Czołem, żołnierze! Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna na kolejnym, miejmy nadzieję, jakże zarąbiaszczym, a i przy okazji niezmiernie urokliwym materiale serii Zagrajmy w Call of Duty World War II. Z tej strony oczywiście Jamci, to jest Ci Grzegorz, ja się mam zaszczyt zaprezentować to, co niebawem zobaczycie w tle, a z tego, co pamiętacie, obecnie mam bardzo wysokie mniemanie odnośnie owej gry. Oczywiście niewiele jeszcze z niej zobaczyłem do tej pory, dopiero co wylądowaliśmy na plażach Normandii, oczywiście słynna Omaha Beach, teoretycznie można powiedzieć odgrzewany kotlet, wiele razy to widzieliśmy na początku w Medal of Honor Allied Assault, potem w Call of Duty 2, bo w jedynce chyba tego nie było, dopiero w dwójce się to pojawiło, teraz znowu w Call of Duty World War II, ale ja w ogóle nie zamierzam się na to obrażać, zresztą nawet w... jak się ta druga nazywała odsłona... World at War chyba. Tam też było lądowanie na plażach. Teoretycznie nie ten front, ale dosyć to podobnie wyglądało, więc uderzali w podobne ryty. Oczywiście nie mogę się temu dziwić, bo to były bardzo ważne wydarzenia zarówno dla Brytyjczyków, jak i dla samych Amerykanów. To był kluczowy moment. Oczywiście słynne lądowanie na plaży Omaha, lądowanie na plażach samej Normandii. 1200 okrętów rozpoczęło ostrzał w kierunku linii brzegowej od 5.30. Następnie lotnictwo RAF-u zrzuciło 9 tysięcy bomb na ten zapomniany przez Boga skrawek miejsca. Na koniec ruszyło w jego kierunku 5 tysięcy łodzi transportowych, żeby tylko i wyłącznie podczas pierwszego dnia owego desantu zdesantować na plażę 156 tysięcy ludzi. Zobaczcie, jaka to była ogromna logistyczna skala, żeby to wszystko odpowiednio zaplanować, przemyśleć, przetrawić, coś niesłychanego, takie mrowie ludzkie na tak niewielkim obszarze, żeby to wszystko potem, wiecie, funkcjonowało choćby z perspektywy linii, dostaw, żywności, amunicji, no wszystkiego, no. Oj, niebywałe rzeczy, no ale dobra. Świetnie się bawię, no i lecimy dalej. Gameplay jest miodny, niczym miodek z ucha, no i z tego co pamiętacie, mamy teraz robić, faktycznie nie pamiętam co, dotrzeć do punktu obserwacyjnego, czyli po prostu mam chyba dotrzeć tam, to idziemy. Przeciwpancerne. Nie czytałeś odprawy? Co mamy zrobić z działami przeciwpancernymi? Sam się zastanawiam. Aha, czyli działa... Willisy amerykańskie... O! Moi! Ulisy amerykańskie. Czy ja zyskałem amunicję do nieamerykańskiego karabinu w tym momencie? Trochę dziwne. A czy jak strzelę w jabłko? Aha. Czyli się zdematerializuje do Valhalla. No trochę z dupy liczyłem na to, że... Nie, no wiecie co, może się czepiam, ale w dzisiejszych czasach to naprawdę to już powinno troszeczkę inaczej wyglądać. To znaczy, to już są takie detale, kiedy no po prostu to już jest standard w dzisiejszych czasach, że jeżeli, nie wiem, strzelisz w arbuzę albo w jabłko, ono się rozpada, a nie znika. No to na przykład mogę przesunąć, nie? A tamto? Nie. Tamto znika. Cała skrzynka jabłek mi znikła przed oczami. No trochę z dupy. No ale dobra, nieważne. Biegniemy dalej. O, coś się tu rozbiło. Co ty do mnie szprechosz? Szkoda, że nie dostałem się wcześniej do tego działa. A? To nie twoja wina. O kurde, no. Rzeczywiście. Ale ile tu jest trawiak, to pięknie wygląda. To zbrodnia wojenna. Co ty kurwa nie powiesz, student? Walczymy w końcu z nazistami. No, bombardowanie miast też było zbrodnią wojenną, a wszyscy to robili, tak samo jak rozstawianie pól minowych, korzystanie z gazów bojowych i tak dalej, można się tak licytować. Trafią prosto w paszę piekła! Musimy rozwalić tę obsługę paku! Dobra, da się zrobić! Dwa paki w polu widzenia, daję z tej obsługę! No spróbuję! Na razie dwóch króliczków już nie ma. Jakie to miodne, nie mogę! Dobra, mamy to ludziska. Hände ho! Raus, bo jak ci! Dobra. Kurde! Kurde w dupę kopane! Wow, co ja... Aha, jestem debilem. No dobra. Zdarza się, każdy debilem być może. No co zrobić? A to specjalnie było pod tą miejscówkę przygotowane, no trudno. Muszę jeszcze tamto działo rozwalić, czekaj. O, tryb skupienia z wcześniejszych odsłon Call of Duty działa. Co prawda trochę inaczej, ale działa. Dobrze jest. No bo, a dzięki komu? Pamiętajcie, nie zapominajcie o tym. W dupkę, raczej w penisa. O, karabiny snajperskie też zawsze były dla mnie miodne. Nigdy nie potrafię z nich korzystać. To znaczy w multi to
Ja nie potrafiłem nigdy, zrobić żadnego użytku z karabinu snajperskiego. No ale w kampanii to se można, bo ci wrogowie tak stoją, nic się nie ruszają, nic nie robią, nie? Nasze ciągi przejeżdżają przez okopy. Dobra, zostawię sobie tą snajpę. Nie wiem ile czasu będzie potrzebna albo przydatna, ale, sobie ją zostawię. Ukryj się za jednym z czołgów, da się zrobić, moi. Wszyscy zbiórka! Zbiórka! Na razie gra dosyć liniowa, no nie spodziewałbym się, żeby nie była nagle liniowa, bo... Niech te Shermany się na coś przydadzą! Od czasu dwójki to raczej już jest stuprocentowo liniowe. MG-42! Co ty mówisz? Szkopy wybiegają z okopu! Ho! Kurde, niedobrze. Zrywam mocno. Czekaj, schowaj się! Muszę za czołg. Ua! Caramba, que pinche paranoido, señora! Powiem wam szczerze, miałem podczas gameplayu mówić o ciekawostkach, ale to kurde jest takie miodne. No staram się! Dobrze jest! Czekaj! Kurde, czekaj, ja muszę być z tej strony. Skitram się. Uła! Dobra, dużo apteczek. Ten system apteczek chyba nie będzie... Znaczy, wiecie co, to jest poziom trudności stopniowany względem tego, jaki się włączy, bo tak to by tego... Tych apteczek było dużo mniej, tak to one wszędzie leżą, nie? Dobra. Szybko to zdobyliśmy, ten punkt. No ale czołgi mieliśmy, to w sumie co się dziwić. Siema, Eniu. Ale to jest wszystko piękne. Bardzo mi się ta grafika podoba. Jest taka szczegółowa. Tyle tutaj... I ta gra... Tych dymów. Ale dobra, już się zamknę, bo już o tym mówię trzeci odcinek z rzędu, więc może już macie dosyć. Już chyba każdy sobie zakonotował, że mi się grafika podoba. To już myślę, że każdy zrozumiał, nie? Dobra, będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Wow! Rozjechał dziada. Tak, jakieś wzgórze radarowe. Troszeczkę przypomina mi to. Właśnie wyżej, pozbądźcie się obsługi dział! No spróbuję! Taniec, idź do jednej z tych stodów! Znajdź pozycję snajperską! Zaraz! Kurde! Bo tu frycki są! Frycki, powiadam wam! Świeże, średnio tłuste! Prosto od chłopa! No! No tośmy bohuna usiekli, dobrze jest. Czyli co, mam wejść wyżej, tak? Żeby ze snajpy znowu pokorzystać. No, w to mi graj, ja bardzo chętnie, tylko czy to się da to zrobić? Czy ja mogę otworzyć drzwi? Mam takie władze? Obawiam się, że nie. Ale oni mają. O, to są skrypty, od zawsze to było. Tego się nie spodziewałem. Czekaj, ja sobie zrobię takie mocne coś. Ho! Dymnym cię gnoju, nawet zwykłym jeszcze poprawię. Rzucam granat! Czego się dżer, żeby Niemcy wiedzieli? O, chyba tym granatem kogoś zabiłem, chyba nawet. Fajnie, nie liczyłem na to, że trafię. Ktoś tu jeszcze jest. Nope, pusto. Chyba, że... A, z góry. Zerwałem. Dobrze jest. O, tu jest inna snajpa. Czekaj. Która będzie lepsza. A dobra, weźmiemy teraz taką. Będę sobie po prostu... roszadę przeprowadzał. Będę próbował różne typy... broni, no bo to wiecie, większe urozmaicenie gameplayu, milej się ogląda i milej się gra. Headshots! Celuj wam unicję, Monster kill. Ach! Nie trafiłem, skusiła baba dziada. Przypomina mi to trochę to wzgórze, o kurde, ale ja bym sobie pograł w Call of Duty 2, pojęcia nie macie. Nawet kiedyś próbowałem uruchomić i zagrać, przejść na kanale. Ale powiem wam szczerze, już teraz nie chodzi na kompie, to już jest kwestia jakichś starych aktualizacji, nie wiem, sterowników graficznych czy czegoś i już nie jestem w stanie odtworzyć, a szkoda. No ale... Ale przypomina mi to wzgórze z radarem z Call of Duty 2. Call of Duty 2, miałem ogromny szacunek do tamtej odsłony właśnie z uwagi na to, że ona nie była aż taka liniowa. Zawsze była jakaś taka dowolność ruchu. Ale zobaczcie, ile tu jest detalu, ile to jest takich fajnych zabiegów, że nawet teraz na moim karabinie mam taki jakiś medalik zawieszony i to co jak sobie dynda i powiewa. Fajnie, naprawdę. To jest serducho wpakowane w tytuł, widać to. Pearson, zabierz tam. Lecę! I oczyści okopy. Zadzieram kiece i lecę, przydałaby się jakiś pistolet maszynowy czy coś. Panowie nawet nie zwracali uwagi na to, że do nich strzelam, miło. Czy macie coś takiego bardziej szybkostrzelnego? MP40 czy coś, cokolwiek, Sturmgewehr? No, może być. Niech ta bydzie. Daniel, z ruchy! No i
Świetnie. No to ciekawe. Takiej mechaniki dotąd nie było. To jest coś nowego, że mogę zmusić wrogów do poddania się. Apteczka. Ja se ciapnę z takiego. Już mam apteczkę. To lecimy dalej. Tylko no mam nadzieję, że to nie będzie tak jak w Szeregowcu Ryanie, że oni potem wrócą do armii. Niech tam ktoś pilnuje tych Niemców. Łe, to się wszyscy poddali. Tych to bym wolał pozabijać. Chcę se trochę poszczelać. No przepraszam, to szczelanka w końcu jest. Dobra, nasi tam są. Williski. O Willisach też wam muszę poopowiadać, to są bardzo ciekawe maszyny. Poruczniku. Czekajcie, dowódca! Jakiś taki generał. Dobra, słuchajcie. Atakują kompanię Charlie przy kościele. Potrzebują od nas wsparcia. Natychmiast wyślij ludzi. Sir, jesteśmy mocno rozciągnięci. Rozciągnijcie się bardziej! Tak jest! Niezły tekst. Kurwa! Rozwalimy te jeepy, ale potrzebujemy wsparcia! Dobry plan. Perez! Pearson uda się z tobą z oddziałem. Nie dam rady. Dostaliśmy rozkazy Collinsa. Ruszamy na zachód z 11. O, do chuja. Naszym kończy się czas! Jesteście zdani na siebie. Bierzcie jeepy i w drogę. Ruchy! Dobra. Ruchy, Charlie zalewa gówno, musimy im pomóc. Ruchy! Ruchy! No dobra, czyli co, będę prowadził jeepem? Mam nadzieję, że jeszcze czołgiem pojeżdż... O kurde! Którędy do Marini? To się nie spodziewałem. Tą drogą to następna wioska. No dobra, nawet ciekawe. Uwaga, spory zakręt, ostrożnie! Chociaż trochę za szybko jadą, to takie jakby, nie wiem, samochody wyścigowe mi się jawią, ale dobra, trudno. Zaakceptuję to, z podniesionym czołem. Tylko, że to znowu wszystko liniowe jest. Musimy być tam pierwsi. Będę pierwszy! Albo ostatni, ale zawsze któryś będę. Chryste panie, wy się nie boicie, że wam się zakopią te jeepy? Przepraszam, ja nie chciałem. Ja cię panie pieprzę, to te jeepy to po prostu jest... Czy ja źle pojechałem? Nie wiem. Przepraszam. O kurde. No grubo. Nie, kill him! Rozjechać frycków! No mało to realistyczna akcja, że tak sobie jakby nigdy nic jedziemy przez oddziały wroga. Ale to tak chyba będzie to Call of Duty wyglądało, to tak już w dzisiejszych czasach wszystkie wyglądają. Czy mi się podoba, czy nie. Ła! Przepraszam, nie udało się dotrzeć do kompanii Charlie, co ty godosz? Chyba tobie się nie udało, mnie się wszystko udało. Którędy do Marini? Dobra, no to ciśniemy ile fabryka dała, bo to jest na czas. A skąd ty wiesz? Byłeś tutaj wcześniej? Kurde, skubany, normalnie jak na rajdzie w WRC. Lewa. Wąska brama, prawo. Ostry zakręt, prosto. Dobra, chyba dobrze jadę. Lewa, jego mać. Wow. No ogólnie w porządku, niech te szkopy będą. Przepraszam! Przepraszam, powiedziałem! Tak, tak, to już wiem. Jesus! Nie jest taki hop-siup! Którędy? Wow! No to źle pojechałem, to super. Wow! Chryste, panie! Żeby Polska miała kilka takich jeepów, to by całą wojnę wygrała. O, nie zakopie się, jedzie jak torpeda, po prostu Formuła 1, rozjeżdża Niemców, kule odporne. Kierownicę! Stanę za działem! Działem? Aha, o, to grubo. Kubelwageny! Giń! Przepadnij, maro nieczysta niemiecka, aryjska zresztą. Czekaj, ja wszystko ogarnę, całą wojnę sam wygram, rozumisz? To się nie przegrzewa w ogóle? Nie ma jakiegoś zapasu amunicyjnego? Nie trzeba nic wymieniać w tym karabinie? Chyba nie. Nie no, przegrzewać się przegrzewa, widzę pasek, ale... Ale wolno dosyć. Inaczej się o to martwić nie muszę. Gdzie? O kurde! Czekaj! Zaraz! Wszystko będzie zrobione!
Burdello bum bum. Chryste panie, ja zabiłem więcej Niemców niż Francuzi przez całą drugą wojnę. To było dobre porównanie. O, nieważne. Tak, jestem uszczypliwy, trudno, mogę być. Mogę być, to jestem. No chyba wszyscy. Ciekawa akcja, nie powiem, że nie. Na razie ciężko się nudzić, bo cały czas robimy coś nowego. Chyba nie wymiękasz, Murphy. Dzięki za odsiecz. To kapitan. O, o tym mówię, te dymy, te pyły. Super. Dobra. Za późno na dalszy atak. Możecie sobie odpocząć. Przepraszam, sierżancie? Czy po drugiej stronie nie czai się armia Szkopów? Powinniśmy chyba znaleźć lepsze miejsce na obóz. Jasny, szeregowy, zajmij nam pokój w Ritzu. Sir. Po prostu się boję. Zajmij się własnymi problemami. Na przykład swoją cholerną raną. Nic mi nie jest, sierżancie. Daniels, przypilnuj go. Od wroga niebezpieczniejsza jest tylko duma. Odpocznijcie! Obrzasku zajmujemy Marini! Coś mi się wydaje, że on umrze pod koniec i to będzie taki wyciskacz łez. Nie walczę u boku z Usmana. Dość dobrze się trzyma. Zwłaszcza, że przeszliśmy przez mile żywopłotów. Można by pomyśleć, że Pearson da mu luzu. Nic z tych rzeczy. Przeszliśmy? Chyba raczej przejechaliśmy. Tak czy inaczej, pozwólcie, że powiem 2-3 zdania odnośnie jeepów amerykańskich, bo to jest całkiem ciekawy wątek. Mianowicie, oczywiście są to wojskowe samochody osobowo-terenowe konstrukcji amerykańskiej, ale niewielu ludzi wie, że to nie było tak, że każdy ten amerykański słynny jeep to był Willys. Tak naprawdę to były dwie marki, Willys MB i Ford GPW. Nieliczni zdają sobie z tego sprawę. Inna kwestia, że tak naprawdę po wojnie wszystkie samochody terenowe, takie typowo terenowe, nie mówię o SUV-ach, zaczęto nazywać potocznie mianem jeepów, prawda? Początkowo to określenie było stosowane tylko i wyłącznie w stosunku do tych jeepów, czyli do tych amerykańskich wojennych samochodów terenowych, osobowych samochodów terenowych. Natomiast potem słowo jeep zostało rozszerzone na większe struktury. A skąd to słowo w ogóle się wzięło? Po dziś dzień istnieją spory w tym zakresie. Ja kiedyś o tym czytałem, co jest całkiem ciekawa historia, dlatego że wielu ludzi uważa, wielu historyków jest zdania, że to określenie nawet nie wzięło się bezpośrednio ze struktur władzy, tylko z inicjatywy oddolnej. Mianowicie amerykańscy mechanicy zaczęli jeszcze w fazie typowo takiej projektowej nazywać Jeepa Jeepem. Dlaczego? Tam były jakieś nawiązania do bajki Papaj, zdaje się do psa z Papaja, chyba tak to kiedyś czytałem. Ja nigdy Papaja nie oglądałem. Tak czy inaczej, taka to ciekawostka w ciekawostce. No i lecimy dalej. Chyba jakoś tak to było z tym psem. Nieważne, dziobne herbatki wasze zdrowiem. Inna kwestia, że tych słynnych jeepów powstało za czasów II wojny światowej aż 640 tysięcy egzemplarzy, więc ponad 500 000 sztuk. No i to już powinno robić ogromne wrażenie. A dlaczego aż tyle? Nie tylko dlatego, że przecież to była podwalina armii i wszystko o tym się transportowało, ale także dlatego, że w ramach ustawy Lend-Lease Act, no to z jeepów korzystały nie tylko wojska amerykańskie, no bo to był wóz typowo amerykański, ale także brytyjskie. Jak brytyjskie, to i wszystkich kolonii brytyjskich, kanadyjskie, wszystkich aliantów, po prostu. Nawet Związek Radziecki korzystał z jeepów, o czym dzisiaj się raczej nie wie i raczej ludzie o tym nie mówią, ale taka jest prawda. W ramach Lend-Lease Act do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało przetransportowane za czasów II wojny światowej 50 tysięcy egzemplarzy owych maszyn. Tam jest też to warto mieć na uwadze. Bardzo szybkie te misyjki są, już trzecia misja, a ile ich w ogóle wszystkich jest? 1, 2, 3... A, nie mogę przesunąć, no to się nie dowiem ile. No ale takie króciutkie. Mam nadzieję, że tak raz by tylko się nie skończy, naprawdę. Zasadziliśmy się w gospodarstwie pod Marini. Kiedy zamykam oczy, myślę o Hazel. W końcu znów wraca ten sen. No! No to dobrze! Znaczy, może i niedobrze, ale idziemy dalej. jak zwykle poziom normalny i lecimy na Szczecin. Znów ten sen, co? No tak.
I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. Tam. Pearson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Fakt. Wielkie dzięki, że mi pomagasz. A tak poza tym, stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sen tak cię ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Strzela! Próbuję! Ruszy! W porządku? Paul, wybacz mi, ja... Słuchaj, no młody. Bać się to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę Paula. Ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. Wow, to było fajne. Znajdziesz słonek. Czekaj, ja bym chciał coś o tym powiedzieć. Turner poprowadzi oddział na plac. O, dobra. Zaraz pokażę, co jest dalej, ale powiem wam szczerze, teraz dostrzegłem ogromny potencjał w Call of Duty, bo tak naprawdę, znaczy, miałem nadzieję, że powalczymy nocą, jak widziałem ten początkowy filmik, niestety z tego, co widzę, znowu jest dzień, ale nieważne. Ważne jest to, że powiem wam szczerze, to by mogło się stać nawet zarąbistą grą filmem, takim tytułem bardzo mocno fabularyzowanym. Jeżeli teraz na przykład twórcy gry oddaliby pod moją komendę te wydarzenia, które działy się tam w lesie i ja na przykład bym się przeniósł w przeszłość i tym dzieciakiem sterował i byśmy polowali na jakąś zwierzynę, prawda, przekradając się po lesie i potem by go zaatakowały te wilki, to było fajne. Szkoda, że to był tylko filmik, ale powiem wam szczerze, bardzo doceniam to, co twórcy gry usilnie starają się tutaj wprowadzić, czyli taką głębszą fabułę, otoczkę wokół tego wszystkiego, jakąś historię postaci, super, 10/10, oba kciuki w górę, szapobam, czapki z głów, tego właśnie, no na to poniekąd liczyłem, to od tego oczekiwałem. Jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Styles, a wygrasz medal. Naprzód! To było dobre. O, Thompsona mamy, no i fajnie. Nie no, teksty w tej grze czasami są mocarne. To naprawdę z tym pytaniem to było rozwalające. Thompsona mamy, no i fajnie. Kto mnie rypie w dupę? Panowie! Dobra, dobijcie mnie, bo i tak już zrypałem. No. Za bardzo się wyryłem do przodu. Masz zeza? Armia ćwoków, no. Ja nie wiem, jak ten Wehrmacht był w stanie tyle podołać, skoro takie ćwoki mają. Dobra, jeszcze raz. Za daleko poszedłem. Muszę pamiętać, że to jednak no nie jest tego typu gra, więc trzeba grać bardziej statycznie. I w sumie fajnie, nie ma nic przeciwko. Tak powinno zresztą być, więc to mi się podoba. Granatem! Granat! Tutaj ten granat wybuchł. Chyba się odbił. Czyli zdupiłem, nie trafiłem w takim razie. Granaty, wach schnelleo! O kurde! Ło! W ostatniej chwili! O, Jesus, to było dobre. Eksplozja, fajnie, kurde. Nawet, powiem wam szczerze, jak to wszystko widzę, to nawet mi się smaczek na multi robi. No, ja bym tam lamił, nic bym nie osiągnął. Ale mimo wszystko, no kurde... Klimacik jest, to na pewno. Dobra. Tommy Gun też super sprawa. Ogólnie coś fajnego. Teraz polecimy dalej, ale chcę wszystkich wyćkurzyć. Nie będzie mi się spieszyło grając w ten tytuł. Będę grał dosyć stonowanie z uwagi na to, że nie chcę zbyt szybko przebiec przez grę. Chcę się nią nacieszyć. A też o takie bieganie po prostu pod celowniki wroga, co zrobiłem przedtem, było głupie. Będę bardziej taktycznie grał. Tak jakbym po prostu był w realnym okresie II wojny światowej, był prawdziwym żołnierzem, no to życia nie latałbym po froncie jak debil.
tylko bym się kampił, bym grał taktycznie, bym wyczekiwał wroga, żeby czasem nie paść, nie? Ktoś powinien mieć dla mnie amunicję. Ale nie widzę, no chyba nikt nie ma. Mam jeszcze dwie apteczki, dobra, przesmygniemy się o ciupinkę dalej. O! No i dobrze. I też fajnie. Przeładuj, przeładuj, synek, nie bój się. I teraz, no tylarierą to nie ten okres, mój drogi. Oj! Dobra. Granatem! Aha, dobra, za blisko byłem, my bad, moje łóżko. Chciałem po prostu zobaczyć, co się stanie. Szkoda, że w tej grze nie ma jeszcze czegoś takiego jak mechanika rozczłonkowania, żeby, wiecie, rozflaczyło człowieka, jak granat zbyt blisko niego eksploduje. Ale zobaczcie, ile to jest detalu! Jaka bogata lokacja, jakie to są, kurde... Wiecie, w tych dawnych Call of Duty to się przechodziło po pustych pomieszczeniach, wszystko było takie wypalone, no nic się tam nie działo, nie? A tutaj ja widzę, że jestem w mieszkaniu, naprawdę. Tu jakaś kanapa, tam meble, tutaj obrazy, super! Oj, będę się podniecał tą grą. Zresztą już się podniecam. Dobra, idziemy na górę. Czy tam coś będzie? No to daj jak masz. Się nie krępuj. Dobra, czyli chyba budynek opanowany. Raczej... Co to jest? To co to kurde jest? Czekaj, czekaj, czekaj. Jakaś... Znajdźka? Pamiątka. A, czyli takie dupo znajdźki są. Dlaczego to nazywam dupo znajdźką? Dlatego, że znajdźka, która jest fajna w tytule growym, to coś daje. No, w Call of Duty zawsze były takie, które nie dają nic. No, ale jak ktoś chce mieć wyzwanie, no to zawsze możesz wszystkich szperać, nie? Wyszukiwać, może wszystkie znajdzie, nie? Więc w sumie, już lepsze takie znajdźki niż brak jakichkolwiek, ale no mało ambitne trochę. Ja bym chciał, żeby znajdźki coś dawały. A może za dużo wymagam, nie wiem. No to wiesz, że trafiony. Jak kotlet mielony w dupę wsadzony, taki trafiony. Mój drogi. O, jakie to jest miodne. Dobra, tam jeszcze frycek jest. I kolegę ma. Ojoj. Ojoj, potrzebuję amunicji. Kurde, niedobrze. Ja nie chcę apteczki, ja chcę amunicji. Mój drogi. Czekaj, tu coś była, jakaś broń. Dobra, no muszę zmienić oręż, niestety. Lepsze to niż nic, prawda? Lepiej strzelać z broni palnej, choćby słabej, niż nic dupy. O kurde. No to grubo. Dorwałem ich! No pewnie, że dorwałem, a co? Daniel, przeciągnij ich, osłaniam cię! Tak, ja muszę KM-isty rozwalić. O, trafiłem, to nie było łatwe. Oj, 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 oj! Zablokowali całą ulicę, potrzebujemy dymu! Czekaj, chłopie! Co ty się w ogóle... Klejwary czy mryj, nie znasz się na wojnie. Będziesz w moim wieku, to pogadamy! Dobra, mówisz, że dymne, no dobra, dupne tym dymnym, no. Rzucam granat! Jak tak mocno Leci chcesz, to granat! Dupnę. Dobra, reload taktyczny, strategiczno-strategiczny. KM? Jak KM, jak tu pełno Niemców jest? Co ty o KM gadasz? Zresztą ten KM w ogóle jest obsadzony, chciałbym zauważyć, nie żeby coś. O kurde, od tyłu! O, to się... O, ja się nie spodziewałem, że od tyłu wyjdą. Dobrze, że nie jestem żołnierzem na froncie. Coś mi się wydaje, że długo bym nie powalczył. No niestety. Ale znowu wyleciałem naprzód, ja muszę bardziej taktycznie grać. Ci obyć. Dobra. Dobra. Nie mogę chodzić, a ja nie mogę patrzeć, jak lamię. Nie mogę patrzeć, jak sam lamię. To jest dopiero ból życia, mój drogi. A ty narzekasz, że chodzić nie możesz. Dobra. Trochę tu zostanę, aż się uspokoi sytuacja, dopiero potem przejdę naprzód, bo wtedy za szybko przeskoczyłem. Nie mogę się ruszyć! Dobra. Na KM od razu i będę likwidował. Dobrze, rozumiem, nie możesz chodzić, bo już tak długo jęczał. Życie jest ciężkie, wielu ludzi chodzić nie może. Proszę, pomóżcie! Łażą. Aż kurde! Dobra, mamy to. Hände granady! O jaki jest, po prostu jesteś śmiercią wcieloną, siódmym kręgiem piekieł, synem Belzebuba. Ale wyleciał w powietrze, to było fajne. Dobra, słuchajcie, jest problem, ja mogę ci jakoś pomóc? Mam cię! Mam cię, zjem cię! I co teraz? Weź mnie pod osłonę! No staram się! Kurde. Nie wiem, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens to, co teraz robię, chyba nie bardzo. Nie mogę przejść przez drzwi, więc ogólnie sorry, ale cię Stefan zostawię. To nic osobistego, po prostu musisz zginąć.
Tylko zerwałem przez ciebie. Dobra, muszę mieć jakąś broń, bo wystrzelałem wszystko, co mam. Czekaj. Dobra, niech ta wyjdzie. O! O! Może być. Klimatyczne. Tylko, że też niewiele amunicji. Czekajcie, zrobimy tak. No, już troszeczkę tych pocisków będę miał dzięki temu. Trochę tu tego było. Okej, okay, no o, motorek. Motorecek, fajny, fajny. No to lecimy dalej, ludziska. Dalej lama, jak śmietana. Lamimy dalej. Dobra. Gdzie szkopska bazuka? Nie widzę. Nie ma już wszyscy. Do tego mam 3 dupy amunicji, do tego mam mało. No to wymienimy to i żebym miał jakąś taką wolniejszą broń też. Tak bym to zrobił, tak bym to widział. God damn it. Muszę bardziej stonowanie grać, to mi będzie lepiej wychodzić. Za każdym razem jak się trzymam z tyłu, to jest lepiej. No, nieźle to wyszło, panowie, chyba, nie? Jakoś tak to było. Tak jest! I co? No co? A, to ja mam otworzyć, dobra. Już się przyzwyczaiłem, że oni otwierają. Gdzie oni są? Kościół? Uciekli, kiedy nas usłyszeli. O, klimatycznie tu. Chodzimy do synagogi. Syna czego? Syna czego? O. No szkoda, że nie zostawiłem Tomigena. Kurwa! Ej! Bez takich, proszę! Okej. No do tego, co szybko amunicję potracę. Czyli kościółek pełen Niemców był. Granaty, wachszynele! Nic to nie dało tym granatem. Granaty, też kiedyś taki cały program dokumentalny widziałem o granatach w grach i na filmach, że granaty zupełnie inaczej zachowują się w realnym świecie niż to się pokazuje. O, double tu, o tak! O, ho, 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 ho. O tak! No nie ma do za wiele amunicji, ale zawsze smaczek jest. Widać, księżulek potrafił się zabawić czasem na polowaniu czy coś. Oj, miotacz, to gorzej. Czekaj, ja nie mam HP-ku, rozumiesz? Nie szczeluj! Patrzcie, nie posłuchał mnie. No dobra, nieważne. No i ludziska, oglądałem taki program dokumentalny, gdzie mówili, że właśnie granaty są niedoceniane przez gry i filmy, bo one mają 10-krotnie większy zasięg funkcjonowania i działania, niż to się zazwyczaj pokazuje w tego typu dziełach. Że jakby rzucić tam granat, po prostu na tam, przed siebie, to wszyscy w tym kościele prawdopodobnie byliby po drugiej stronie, że tak powiem, łezpa dołu. Po prostu odłamki z granatu potrafią lecieć na dziesiątki metrów, a zazwyczaj, no widzicie, gdyby to był prawdziwy granat, to ja bym dawno nie żył, bo te odłamki by mnie posiekały, ale w grach to zazwyczaj jest takie bardziej okrojone. I tu nie chodzi o poziom trudności, po prostu siła granatów jest, powiedzmy, znerwiona, tak to mogę chyba nazwać. Uwaga na flanki! Gdzie jest ta szczylba fajna? Ej, synek, ja to chcę. Ja haczu tą szczelby. Mam go! Już go nie ma. Granaty, wachszynelia! Dobra. A ty co? A ty co? A ty co? A ja na to nic. Na 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 na. Dobra. Oj! Oj, oj, jak się Frycek zakampił. Panie Frycku! Ej! Skubaj, że nie masz kolana. Dwóch jednym... O kurde, to było fajne. Dwóch jednym strzałem. Słuchajcie, ta strzelba jest fajna. Za każdym razem robią fikoła. Czuję tą moc. Chociaż nie ma rozczłonkowania niestety. Jakbym mógł urywać im kończyny, to by dopiero była moc. Niestety tego nie ma, ale i tak jest fajnie. Granaty! I dymnym se ciepnę, a co? Mogę to ciepnę. Dobra. Szybki reload. No. Ładnie wyszło. Nie znałem swojego męstwa. Tam na górę nie wejdę. Co tu jeszcze za fajne bronie? MP40, to już tym strzelałem. No dobra, to idziemy dalej. Nie wracam do Ameryki, idę dalej. Tam, gdzie jest Ruszam więcej takich. Szkopy rozwalają myśliwce.
O! Co ja widzę? Cieszę się, że to ty tam będziesz. Bez presji. Spokojnie, osłaniam cię. Oby. A ja się cieszę, że widzę to, co widzę. Bardzo mi się to podoba. Ludziska, swastyka. Proszę bardzo. Zazwyczaj w grach komputerowych swastykę się wycina z uwagi na to, dlaczego. To nie jest tak, bo co po niektórzy tak to odbierają, jak ja narzekam w grach historycznych, że nie ma swastyk, tylko krzyże żelazne, to w tym momencie bardzo często zasypujecie mnie komentarzami, że nie może być swastyki, że się nie da, że to jest wbrew prawu, wbrew konwencjom międzynarodowym, prawu międzynarodowemu, że gra by w tym momencie została zgnojona, nie sprzedała się i tak dalej. To nie jest prawda. Zgodnie z tymi ustawami antynazistowskimi, ja te ustawy czytałem kiedyś, przełożenia ustaw międzynarodowych, ustawy polskie, zgodnie z tymi ustawami symbol swastyki w ramach zapobiegania szerzenia ideologii nazistowskiej nie może być pokazywany w tym podobnych tworach jak gry komputerowe czy filmy albo gdziekolwiek indziej, jeżeli jego cel jest taki, żeby gloryfikować ideologię. To w tym momencie rzeczywiście nie można tego pokazywać publicznie. Natomiast w momencie, kiedy celem jest odwzorowanie historyczne, bądź też odwzorowanie realiów danych wydarzeń, to w tym momencie to nie jest zabronione żadnym prawem międzynarodowym i zazwyczaj jest tak, że jeżeli swastyka pojawia się w grach komputerowych, na przykład w Wolfensteinie była, to żaden kraj świata się do tego nie przyczepia i wszędzie to normalnie można ogrywać, można sprzedawać, można sobie ciupać się, świetnie bawić, tylko i wyłącznie w Niemczech. Czasami mają z tym problemy i czasami tam rzeczywiście domagają się od dewelopera, że jeżeli chce ten deweloper sprzedawać grę na rynek niemiecki, to żeby tam potem te swastyki delikatnie zmienić. No ale to, no wiecie, no reszta świata jest delikatnie większym rynkiem zbytu, dlatego też myślę, twórcy gier nie powinni w ogóle na to zwracać uwagi, bo tym podobne roszczenia są w ogóle debilne i niczym nieuzasadnione i pięknie to prezentuje właśnie ten symbol przede mną. No goddammit. No sami widzicie, no jest tam swastyka, tak? Nikt się nie czepia, a gra się pięknie sprzedawała, wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi. I wiemy, że to się realnie wydarzyło, wiemy, w czym partycypujemy, że to jest druga wojna światowa, a przed nami są Niemcy, a nie jakaś amorficzna rasa aryjska, która została zesłana z nieba przez kosmitów, przez jakichś ufolutków, przez Illuminati i Reptilian, nie? Tak jak to było w Battlefieldzie 5. A to mi się podoba. Powiem szczerze, Wąski, jak ty mi zaimponowałeś w tej chwili. No i rzeczywiście, twórcy gry, jak wyście mi zaimponowali w tej chwili, że nie ma takich miękkich klusek, tylko naprawdę, no coś przedstawiacie, to przedstawiacie od początku do końca i po prostu wiecie, co możecie przedstawić i to jest fajne. To mi się podoba, więc już za kilka rzeczy to Call of Duty do tej pory nie pochwaliłem. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, bardzo mi się to podoba. No i co? Pozwólcie, że powiem jeszcze tylko tak 2-3 zdania o tych Jeepach Willisach, tak celem dopowiedzenia tego wątku, bo już o tym nie będę więcej prawił, ja tak sobie luźno będę o wszystkim opowiadał podczas owego gameplayu, nie mam żadnych konkretnych planów. Tak więc co jeszcze chciałem powiedzieć, nie dość, że powstało tych słynnych Jeepów Willisów 640 tysięcy egzemplarzy, to jeszcze w dodatku 50 tysięcy zostało przeflankowanych na obszar Związku Radzieckiego, więc tak naprawdę gdybyśmy kiedyś zobaczyli film albo grę komputerową, gdzie na froncie wschodnim, załóżmy, nie wiem, no strzelam pod Stalingradem albo gdziekolwiek indziej, to akurat musiałbym doczytać, na którym etapie wojny te jeepy zostały tam przetransportowane. Niemniej jednak, gdybyśmy na froncie wschodnim zobaczyli Willisa, to też nie będzie takie przekłamanie historyczne. To też nie będzie zakłamanie, bo tamte pojazdy były. Czołgi zresztą też tam były alianckie, Shermany, Churchille i tym podobne, więc teoretycznie można by to było tak przedstawić, że bardziej prorosyjsko. No, Rosjanie oczywiście zamazywali te amerykańskie symbole, malowali symbole CCCP na tych czołgach i tak dalej, więc to było bardziej takie utrzymane w klimacie wschodu, ale jednak to tam występowało, bo władze oczywiście nie przyznawały się narodowi, że to wszystko jest z zachodu. Nie, to nasza gospodarka wykreowała. A że wszędzie pisze coś po angielsku, nieważne, to nasze było, prawda? No. Zresztą tak właśnie był rozwijany ten skrót. Jeżeli na czołgu z Lend-Lease Act, czyli na przykład amerykańskiego, przetransportowanego w ramach wsparcia i wzajemnej współpracy w walce z nazistami, takim czołgu, załóżmy, no nie wiem, Shermanie, przetransportowanym na wschód, było napisane USA, to jak to Rosjanie odbierali, jak to tłumaczyli, ja już wam kiedyś o tym opowiadałem, że oni ten skrót rozwijali jako ubijec sukinsyna Adolfa. I oni myśleli, że to naprawdę tak o to chodzi, że to znaczy dokładnie to. Więc no, zakłamanie oczywiście wschodu jak najbardziej obecne było. Natomiast ciekawostka jest taka, że te słynne Willisy potem stały się pożywką do wykreowania sowieckiego odpowiednika, bo GAZ-64, radziecki GAZ-64 został w znacznej mierze zaprojektowany na bazie
owego odpowiednika. Natomiast jeżeli chodzi o front typowo zachodni, Willisy niejako były takim koniem pociągowym armii amerykańskiej, no tego drugiego etapu wojny, tak bym to powiedział, drugiej połowy wojny. Dlatego też nie bez powodu generał Dwight Eisenhower zaliczył Jeepa jako jedną z trzech najważniejszych podstawowych maszyn, które wygrały drugą wojnę. Czemu? Bo stosowano go dosłownie do wszystkiego. Do zwiadu, do przewozu piechoty, do transportu amunicji, do holowania armat, dosłownie do wszystkiego, wszędzie. To był wół pociągowy armii. Inna kwestia, że on tam jeszcze wyliczył jakieś dwa inne zbrojenia. Z tego co pamiętam, poza Willisem, to jedną z tych trzech maszyn, które jego zdaniem zwyciężyły wojnę, były barki desantowe. A trzecią maszyną nie pamiętam co było. To bym znowu musiał poczytać już. Kurde, no wiecie, wiedza nieużywana przez wiele lat po prostu umyka z umysłu. Szkoda, że nie mam pamięci eidetycznej, że nie zapominam, bo w tym momencie bym sobie w stanie wszystko przytoczyć w dowolnym momencie. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że serial mi się podoba. To jest odcinek trzeci. Mam nadzieję, że będą również kolejne i że wy na nie wpadniecie. Ja póki co bawię się naprawdę przed nią. Nawet nie sądziłem w najśmielszych marzeniach, że będę się tak zarąbiście znakomicie bawił w Call of Duty, więc super jest. Zobaczymy jak będzie dalej. No i co? Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Dzięki niemu nagrywam nowe gry. Hej ludziska, cześć!